24 lipca wspominamy świętą Krystynę z Bolseny, dziewicę i męczennicę. Żywoty świętej Krystyny z Bolseny głoszą, że pochodziła ona z Tyru, Fenicji. Jej ojciec miał być namiestnikiem miasta. Kiedy wybuchło prześladowanie, we własnym domu przesłuchiwał chrześcijan, kazał ich dręczyć i skazywał na śmierć. Krystyna podziwiała bohaterstwo chrześcijan i pilnie wypytywała się o naukę Chrystusa. W porozumieniu z dwiema niewiastami, które były już chrześcijankami, ale ukrywały się, dowiedziała się o głównych prawdach katolickiej wiary. To one umożliwiły Krystynie, bez wiedzy ojca, przyjęcie chrztu. Krystyna początkowo ukrywała ten fakt, jednak na widok odwagi, z jaką na śmierć szli wyznawcy Chrystusa, zaczęła go wyznawać publicznie, w nadziei męczeństwa. Na oczach ojca miała potłuc złote i srebrne posążki bóstw rzymskich. Ojciec wpadł w szał i kazał 10-letnią córkę wysmagać rózgami. Kiedy ta jednak nadal głośno wyznawała swoją wiarę w Chrystusa, ojciec kazał ją rozdzierać żelaznymi hakami, a potem obracać na kole, polewać jej ciało wrzącym olejem, palić na wolnym ogniu, a wreszcie z kamieniem u szyi zatopić. Wedle innych przekazów, Krystyna, przywiązana do słupa, skonała pod strzałami, którymi ją przeszyto. Śmierć Krystyny musiała być wyjątkowo okrutna, skoro tradycja, tak na wschodzie jak i na zachodzie, oddawała jej kult przez wszystkie wieki, mimo że tyle innych niewiast poniosło także śmierć męczeńską za Chrystusa. Obecnie centrum kultu świętej Krystyny z Tyru znajduje się nad jeziorem Bolsena, od którego nazwę przyjęła także miejscowość. Jest tam kościół poświęcony świętej Krystynie. Wspaniały ołtarz jest dziełem słynnego rzeźbiarza Jana della Robbia. Przedstawia on sceny z życia męczennicy. Co roku 24 lipca urządza się tu uroczyste nabożeństwo i wystawia obraz przedstawiający jej życie. Najstarszy ślad jej kultu spotykamy już w IV wieku. Ikonografia nie przedstawia Krystyny jako dziewczynki, ale w pełni dorosłej, by podkreślić, że ukochaniem Pana Jezusa i okazanym męstwem przerastała wielu dorosłych. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Krystyny, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.